20 marca mija 100 lat od dnia plebiscytu na Górnym Śląsku, który miał określić, czy Górny Śląsk będzie włączony w granice tworzącej się niepodległej Polski. Muzeum w Chorzowie posiada bardzo cenny zbiór kartograficzny i z tej okazji też chcieliśmy Państwu pokazać, jakie mapy znajdują się w naszym zasobie i które są związane z okresem plebiscytów i powstań śląskich. Pierwszą ciekawą mapą jest wydana w 1904 roku w Mikołowie przez drukarnię Karola Miarki, mapa Górnego Śląska opracowana przez księdza Józefa Gregora z Tworkowa. Wstępie do swojej mapy opisuje on, że bardzo ciężko znaleźć właściwą mapę, która pokazywałaby rozkład ludności na Górnym Śląsku, zwłaszcza z podziałem na osoby posługujące się językiem polskim. I on w 1904 roku opracował mapę, na której możemy zobaczyć właśnie obszar Górnego Śląska od Kluczborka do Rybnika, Pszczyny, z zaznaczeniem terenów, gdzie mieszkała ludność mówiąca danym językiem. W kolorze zielono-szarym są oznaczone miejscowości, gdzie większość osób posługuje się językiem niemieckim. Natomiast kolorem różowym zaznaczono obszary, gdzie ludność miała mówić w języku polskim. Na mapie zamieszczono także informacje dotyczące głównych miast na Górnym Śląsku, gdzie podano w ujęciu liczbowym ilość osób mówiących w języku polskim na 100 tysięcy mieszkańców. Mapa księdza Józefa Gregora została wydana w formie małej książeczki. Mogą tutaj Państwo zobaczyć obwolutę. Z drugiej strony zaprezentowano wykaz ze spisów ludności z końca XIX i początku XX wieku i w środku była właśnie rozkładana mapa. W listopadzie 1919 roku w Wersalu zapada decyzja o rozstrzygnięciu sporu granicznego między Polską a Niemcami w drodze plebiscytu na Górnym Śląsku. W sierpniu 1919 roku wybucha pierwsze powstanie śląskie, które kończy się niepowodzeniem, aczkolwiek sam Wojciech Korfanty po latach wspomina, że wybuch powstania zapoczątkował nową erę. Zwrócono większą uwagę na sprawę polską na Górnym Śląsku i już po samym powstaniu miały miejsce w listopadzie 1919 roku wybory do rad gmin i powiatów i dużym zaskoczeniem były wyniki, jakie Polacy uzyskali. I już po samej decyzji o plebiscycie opublikowano taką mapę, w której mogą Państwo zobaczyć. Jest to dwujęzyczna mapa już z okresu poprzedzającego plebiscyt, na której zaprezentowano wyniki wyborów w ujęciu narodowościowym, gdzie zaznaczono obszary, gdzie mieszka więcej osób Polaków powyżej 75%, zaznaczono je w takiej formie kratkowanej i mogą Państwo zobaczyć na tej mapie, uznano, że Zabrze, powiat zabrzki, bytomski, Katowice oraz tutaj powiat Pszczyna, Rybnik i Namysłów to są takie miejsca, gdzie bardziej ta strona polska wygrała w tych wyborach i one zostały zaznaczone. I to też już był element walki propagandowej, walki o to, żeby jak największą ilość głosów przeciągnąć na swoją stronę. Plebiscyt na Górnym Śląsku odbył się 20 marca 1921 roku i po zakończeniu plebiscytu trwało liczenie głosów. Początkowo w traktacie zagwarantowano dla Polski, że głosy będą liczone, zestawiane na podstawie gmin. I byłby to wynik bardziej korzystny dla strony polskiej. W rzeczywistości wyniki podano w sposób ogólny oraz z podziałem na powiaty. I komisja, która nadzorowała przebieg plebiscytu,
po zliczeniu głosów wydała mapę, która jest w języku polskim i francuskim, prezentującą wyniki plebiscytu. Na podstawie tych wyników opracowano już sposób podziału Górnego Śląska. Do głosowania w plebiscycie było uprawnionych ponad 1 200 000 osób. 40% opowiedziało się po stronie polskiej, ponad 50% opowiedziało się po stronie niemieckiej. Jak mogą Państwo zerknąć na mapę, głównie obszary wiejskie, rolnicze opowiedziały się po stronie polskiej, natomiast większe miasta, gminy opowiadały się po stronie niemieckiej. Zaproponowany podział Górnego Śląska przez Komisję Międzynarodową spowodował wybuch III Powstania Śląskiego. Zachęcamy Państwa do odwiedzenia naszego muzeum po zakończeniu pandemii oraz do śledzenia naszej strony na Facebooku oraz śledzenia naszego cyklu Cztery Strony. Dziękuję.